Cześć, nazywam się Agata Królak. Zapraszam na króciutkie warsztaty inspirowane muzyką. Będziemy dzisiaj robić instrumenty z pudełek od zapałek. Tutaj gruntowy instrument, który jeszcze nie gra. Będzie mi on potrzebny do pokazania Wam, jak taki instrumencik zrobić. Wam za to będą potrzebne pudełka od zapałek. Im więcej, tym lepiej, tym ciekawiej. Tym bardziej można z tą zapałkową orkiestrą eksperymentować. Matarki, kredki, wszystko co macie w domu do malowania i rysowania, wyjmijcie na stół. Kolorowe papiery też mogą się przydać. Kawałek białego papieru. Ołówek, nożyczki. Coś, co będzie wydawać dźwięk w naszym instrumencie. To mogą być po prostu zapałki. Ja mam dzisiaj jeszcze ziarna soczewicy. To może być makaron, muszelki, kamyki, co tylko znajdziecie w domu. I znowu, im więcej, tym ciekawiej, dlatego że fajnie później porównywać dźwięki, które otrzymam. Na koniec zachęcam do tego, żeby, jeżeli macie, przygotować sobie kilka gumek recepturek. To będzie taki dodatkowy bonus. Będzie potrzebna taśma dwustronna. Może się przydać taśma przezroczysta albo klej. Pamiętajcie o tym, że wszystko, co tu mówię, jest wymienne, opcjonalne. Można czegoś używać, ale nie trzeba. To, co jest konieczne, to pudełko od zapałek i coś, co będzie nam w tym pudełku grało. A także coś do rysowania, czym będziemy mogli pokolorować to pudełko. Postarajcie się, żeby pudełko spróbowało oddać dźwięk. Czyli to, jak wygląda, to jakich kolorów używacie, to jakie kształty powstaną na każdej ze ścianek naszego instrumentu, kojarzyło się Wam z brzmieniem grzechotania, które usłyszycie. Możemy sobie na samym początku już włożyć coś do środka, po to, żeby pomagało, żeby ten dźwięk nas zainspirował i pomagał nam w pracy. Będę pracować dzisiaj na takich pół skończonych pudełkach, ale pokażę Wam krok po kroku, jak dojść do gotowej zapałkowej orkiestry. Zaczynamy więc od tego, że obklejamy nasze pudełko od zapałek ze wszystkich stron, ze wszystkich bocznych, z wszystkie boczne ścianki taśmą dwustronną. Zostawiamy w spokoju tą szufladkę, możemy sobie ją nawet wyjąć na początku, żeby nam nie przeszkadzała. Teraz, kiedy mamy już obklejone taśmą dwustronną nasze pudełko, odrysowujemy każdą ze ścianek, które obkleiliśmy na papierze. To może być też kolorowy papier, ja mam tutaj całkiem sporo. Kolorowe papiery przydadzą się w ogóle. Jeżeli macie wycinanki albo kolorowe papiery, to zachęcam. Możemy odrysowywać nasze pudełko na białej kartce, możemy na kolorowej. Tak jak mówiłam na początku, fajnie jest, gdy każdy ze ścianek naszego pudełka wygląda trochę inaczej, wykorzystuje inne narzędzia. Te warsztaty, myślę, najbardziej ucieszą przedszkolaki, ale mogą one mieć problem jeszcze z niektórymi rzeczami, takimi jak odrysowywanie. I wtedy proszę dzieciaki po prostu do rysowania, poproście starsze rodzeństwo. Wycinam teraz te cztery prostokąciki, które odrysowałam. Dwa wąskie i dwa szerokie. Takie dwie wąskie i dwie szerokie ścianki ma moje pudełko. I teraz odklejam wierzchnią warstwę taśmy dwustronnej z mojego pudełeczka. I na każdą ze stron przyklejam po jednym prostokąciku. I w ten sposób mogę zacząć moje pudełko dekorować. Fajnie by było, gdyby przy dekorowaniu towarzyszyła Wam też energia dźwięku. To znaczy, że możemy spróbować rysować trochę mniej starannie, trochę szybciej niż zwykle, używać różnych narzędzi, mieszać ze sobą te narzędzia, zastanawiać się,
jak to nasze grzechotanie może brzmieć i jaki może mieć kolor. Kiedy już udekorujecie, pokolorujecie, pomalujecie wszystkie te strony, używając do tego naprawdę wszystkiego, co znajdziecie w domu, co nadaje się do prac plastycznych, bo na przykład możecie tu wykorzystać i cekiny, i brokat, i taśmę klejącą, i plastelinę. Jeżeli nie macie w domu na przykład czegoś takiego jak kolorowe taśmy klejące, które są świetne do takich rzeczy, możecie je zrobić samodzielnie, po prostu malując czy kolorując mazakami zwykłą taśmę maskującą albo papierowy plaster. I takie udekorowane pudełeczko wypełniamy. Ja tutaj mam kilka zapałek, dorzucę do tego jeszcze trochę ziarna soczewicy. Proszę, moja mała zabałkowa perkusja jest gotowa. Zachęcam do tego, żeby takie pudełka zbierać, pudełka od zapałek, dlatego że po pierwsze możemy sprawdzać, jak różnie brzmią różne rzeczy, które do środka wsypiemy. Teraz kolejne siemię lniane. Poza tym możemy też je ze sobą łączyć i sprawiać, że ten instrument stanie się głośniejszy. Na końcu opowiem o tej dodatkowej funkcji, którą może spełnić nasze pudełko od zabawek. Wysypię tylko z mojej szufladki to, co jest w środku. Taką szufladkę tak samo mogę pomalować, pokolorować, udekorować i sprawdzić, czy moje pudełko od zabawek może stać się też innym instrumentem. Zobaczcie, że nakładam na moją szufladkę małe gumki recepturki. Dzięki temu z pudełka od zapałek mam już dwa instrumenty. Zachęcam do zapałkowego muzykowania, do robienia swoich instrumentów, czy to takich małych, czy większych, bo to naprawdę świetna zabawa, do której może przyłączyć się cała rodzina. Zapraszam do zapałkowego muzykowania. Dzięki.